Regularnie kilka razy do roku przez mosty na Bugu ruszają naprzeciw wschodzącemu słońcu ekspedycje badawcze organizowane przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Jadą szukać wiedzy o tych, którzy 17 września 1939 roku stawili opór Armii Czerwonej, która ze znaną nam od wieków rosyjską argumentacją o konieczności ochrony swych współziomków zamieszkałych na terytoriach sąsiadów wdarła się jako niemiecki sojusznik w granice Rzeczpospolitej. Historia, losy sporej grupy żołnierzy naszego Korpusu Ochrony Pogranicza skwitowała cynicznym "zaginiony bez wieści". My zaś, mimo upływu 7 z górą dziesięcioleci, ciągle nie mamy zamiaru zgodzić się na takie postawienie sprawy. Nikt by nie wpadł na pomysł, aby skręcić z tej drogi prowadzącej z Sarn do Tynnego i tutaj pośród tego niezmierzonego lasu odnaleźć rzecz, o której nie było śladu w literaturze, czyli leśne koszary Korpusu Ochrony Pogranicza. No jest... Nikt by nie wpadł na taki pomysł poza Darkiem. Jestem tu kolejny raz. Dzisiaj mogę was tutaj oprowadzić po tym miejscu. Jesteśmy 4 km w linii prostej od miejscowości Tynny, tam gdzie toczyły się te zacięte walki. Jest to teren dawnych koszar 4. Kompanii Fortecznej Baonu Sarny. Jak wpadłeś na ślad tych koszar? To są relacje ludzi, to są spotkania między innymi z leśnikiem tutejszym. To wszystko dało taki efekt, że postanowiłem przyjechać tu specjalnie. Właśnie, to jest ważne słowo, postanowiłem. Otóż kiedy wracaliśmy z nieco skwaszonymi minami w ubiegłym roku, nie znalazłszy tego, co chcieliśmy znaleźć, czyli mogił dołów śmierci żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza pomordowanych przez Armię Czerwoną, Darek powiedział nie, ale to trzeba zrobić porządnie od początku dokumentacji. Tak, po powrocie zabrałem się za zebranie źródłowych materiałów, relacji, ale tak między nami mówiąc, inspiracją dla mnie był kapitan Raginic, bo przecież do tego właśnie dążę. Pytają się pewnie we wnętrzu swoim nasi stali widzowie, skąd nagle Darek Szymanowski, znany reanimator Fortalicji nad Wizną, skąd nagle tutaj, w Tynnem, na Ukrainie dzisiejszej? Odpowiedź jest prosta. To właśnie z tego miejsca, tu z koszar pod znosiczami, wyjeżdżał do Osowca, a potem pod Wiznę kapitan Raginic. Ten las jest stosunkowo młody, tu nie widać starych pni, więc zapewne ten teren był odkryty tutaj, przed koszarami. Krajobraz jest taki, że trudno się tutaj odnaleźć rzeczywiście. Trudno się odnaleźć, a tu już widać coś, co natychmiast intryguje. To jest brama wjazdowa do koszar. Tu zapewne była wartownia. Wszędzie dookoła wyrwano z ziemi tony kamienia, kruszywa, betonu. A zachowały się schody. Zachowały się schody prowadzące do ogromnego budynku. Do kolejnego budynku koszarowego. To, co udało mi się ustalić, budynki były dwukondygnacyjne. Ze wspomnień ludzi, którzy tutaj służyli. Tak. Ogromne. Gdyby to był walec do ubijania drogi, powinien mieć tutaj oś. Otwór jakiś, no więc jakaś kolumna. Ale jest oś, zobacz. To jest walec do ubijania dróg. Tu w tym piachu trzeba było po prostu utwardzić drogi koszarowe. O, widzisz? No to mamy okazję poznać sprzęt, jakim się posługiwano. Zobacz, tu jest druga oś z drugiej strony. Dla mnie ciekawym pytaniem jest,
o los tego obiektu we wrześniu 1939 roku. Zbliżają się Sowieci. Co tutaj się dzieje? Według relacji kapitana Markiewicza ten obiekt został zajęty przez Sowietów. Ale interesujące byłoby przejrzenie tego terenu przy pomocy wykrywaczy. Być może coś znaleziska podpowiedzą. No, z jednej strony być może jakieś pozostałości po żołnierzach, którzy tu mieszkali, a z drugiej strony być może coś by nam to więcej powiedziało na temat walk, które się tutaj toczyły. Ewentualnie toczyły, bo w literaturze nie ma śladu. No jest jakoś niewiele na ten temat powiedziane. Zobacz, tu jesteś świetnie chroniony. Co? Jaka siła tego wybuchu, że właśnie zniosła ten schron. Na wszystkie strony. No i jak olbrzymi dół jest tutaj. Za nie mówiłem. Schron potężny, widać po tych fragmentach betonowych. Grubość 1,5 do 2 metrów. Praktycznie wyrwany z korzeniami. Robi wrażenie, rzeczywiście. Był to schron, z którego kapitan Emil Markiewicz dowodził obroną odcinka Tynne. Odcinka Tynne. Schron nosił kryptonim Makary. Tutaj gdzieś siedział telefonista Adam Kotuła, znany nam obydwu, i meldował dowódcy, co dzieje się na teatrum walki. To jest 4 km linii prostej od tego odcinka Tynne, gdzie byliśmy. Kto go tak zniszczył? Tego niestety nie wiem, ale zapewne... To eksperymenty radzieckich saperów, bo... Mam informację, że również część schronu została wysadzona w powietrze po wojnie, właśnie w ramach różnych ćwiczeń. To mi wygląda właśnie na takie eksperymenty, bo ani Niemcy, ani nacierający Rosjanie nie mieli ani tylu materiałów wybuchowych, ani takiej ochoty do tak dokładnego niszczenia. I w ten sposób, wędrując krok po kroku po okolicy, to co było kiedyś tylko nazwą geograficzną, fragmentem mapy, zyskuje realne poziomice, krajobrazy. To jest doświadczenie, którego historyk nie powinien sobie odmówić, jeżeli zamierza mówić bądź pisać o bohaterach tutaj posadowionych. Jestem przekonany, to musi powstać projekt. Projekt, który wymaga przyjazdu tutaj geodetów, archeologów. Kiedy już miejscowi wyrwą ostatni kawałek betonu, kamienia, stali zbrojeniowej, po to, żeby przynajmniej został plan tych negatywów budynków, żeby został ślad. Polski plan operacyjny Wschód na wypadek wojny z Sowietami zakładał zamknięcie obszaru Polesia potężnymi fortyfikacjami obsadzonymi przez specjalne jednostki forteczne, a następnie rozbudowę tych umocnień w kierunku północnym i południowym. 660 schronów bojowych miało ryglować ponad 400-kilometrowy odcinek granicy. Do sowieckiej napaści udało się wybudować nieco ponad 200 obiektów i to tylko na odcinku Sarny. Ta leśna baza pod miejscowością Znosicze miała stanowić zaplecze części z nich. Zasadnicza grupa naszej dzisiejszej ekspedycji poszła tamtędy dołem koło ruin Koszar, a my z Darkiem harcujemy tutaj po terenie, szukając generalnych zarysów tego obiektu, i myślę, że znaleźliśmy. Najpierw myśleliśmy, że to są rowy dobiegowe. Nie. Okazuje się, że to są rowy przeciwczołgowe. Przeciwczołgowe, i one wyznaczały generalny zarys tych koszar, obszaru koszar. Tu pewnie nie stanął płot w normalnym sensie. Być może tam bliżej poszczególne budynki miały coś w rodzaju płotu, natomiast to miało nie dopuścić do wjazdu czołgów na ten teren. Dobrze się składa, bo dzięki temu widzimy, jak ogromny teren zajmowały te koszary. Najpiękniejsze, co może powiedzieć odkrywca, to nas tu jeszcze nigdy nie było. Podjeżdżaliśmy z tamtej strony, łatwiejszej strony Słuczy, od brzegu zachodniego, fotografowali i mówili, że
Spójrzcie Państwo, imponująca budowla. Jas, który miał zatrzymać wodę, rozlać szeroko stąd te wały dookoła tej rzecznej doliny i uczynić Dolinę Słuszy dla Sowietów niedostępną. Imponująca budowla. No, robi wrażenie, natomiast oczywiście ten jazd był niedokończony przed wojną jeszcze, ale za to po tym jazie była poprowadzona kolejka z Małyńska do Czabla. Myślę o tym w kategoriach ówczesnych realiów ekonomicznych II Rzeczypospolitej. W sumie kraj dosyć biedny, dźwigający się z wojennej zapaści i podejmuje taki wysiłek. Tamte leśne koszary imponujące. Ta budowla godna współczesnych czasów, prawda? Widać, jak ta granica wschodnia miała być specjalnie chroniona, jak głęboko miała być chroniona i jak specjalistycznymi metodami tą ochronę realizowano. To robi ogromne wrażenie, majestatyczne, strzaskane, a ciągle trwające w krajobrazie. I w dodatku trzeba powiedzieć samotne, prawda? Berducha była wysuniętą częścią rejonu umocnionego, tylnym na drugi brzeg rzeki. No i dodajmy, z założenia nie miała prawa powrotu. Mostek na rzece Słuczy miał zostać zburzony, a ci żołnierze mieli walczyć do końca. Tutaj nie wiemy, kto zginął, ilu zginęło. Wiemy, że tym odcinkiem dowodził porucznik Maksim. Lubelski prawnik, sędzia z wykształcenia. Nie mamy jego fotografii w zbiorach. W relacji kapitana Markiewicza pojawia się informacja, jakoby porucznik Bobot był świadkiem śmierci porucznika Maksima nad Kanałkiem. Tylko to wszystko trzeba brać z ogromnym przybliżeniem, bo tak, relacja odbywa się po liniach telefonicznych. Jak jest z widocznością pod ostrzałem, pod seriami karabinów maszynowych sowieckich, dokładnie nie wiadomo. Kapitan Markiewicz jest w schronie odległym o 5 km stąd, łączą go z placem boju tylko linie telefoniczne. No tak, kapitan Markiewicz oczywiście nie widział tego, co tu się działo, tylko według przekazów miał informacje. Natomiast dowiadujemy się również z przekazów mieszkańców, którzy tutaj przecież byli. Jeszcze dziś rano rozmawiałem. Właśnie, to jest piękne. Myśmy jeszcze smacznie spali, kiedy Darek umówił się pod kościółkiem tutaj, prawda, z mieszkańcami i zdobyłeś ciekawe nowe informacje. Rozmawiałem z człowiekiem, który widział naszych żołnierzy pokrwawionych, którzy zostali wzięci tutaj do niewoli z Berduchy. Zostali podprowadzeni dalej do sztabu sowieckiego, który był nieopodal. I tam tego już nie widział, ale to już inny człowiek, mieszkaniec Berduchy widział, zostali rozstrzelani. W historii już samo postawienie pytań, zwanych w eleganckim języku nauki problemami badawczymi, jest wartością samą w sobie. Ale w przypadku walk granicznych na wschodniej rubieży, specyfika naukowego śledztwa polega na tym, iż od zdarzeń dzielą nas dziesięciolecia milczenia, niszczenia śladów, by broń Boże nie wyjrzało z nich słowo agresja. Do dziś niedostępne są dla badaczy dokumenty NKWD dotyczące tzw. pogranotriadów, które wykonały uderzenia na strażnice Korpusu Ochrony Pogranicza. Tam powinny być ślady decyzji – zabić czy popędzić w niewolę. Tu mieli być rozstrzelani i tak też wspominają o tym mieszkańcy jeszcze ci starsi. Mieli być rozstrzelani polscy żołnierze w rejonie domu na wzgórzu. To jest właśnie ta gajówka, dawna Niemowica, gdzie się znajdujemy. Tu mieli być rozstrzelani i tu mieli być pochowani. Czyli punkt wyjścia do poszukiwań to jest to wzgórze. To jest to wzgórze, widać ślady po dawnych zabudowaniach, tu nic nie rośnie. No ta trawka taka bardziej zielona, tam ułamki cegieł wyglądają spod ziemi, czyli pewnie ruiny pieca. I to się zgadza z naszą mapą z 1936 roku wigowską. Jest lokalizacja gajówki Niemowica. To jest droga, którą jechaliśmy. To jest wzgórze, na którym się znajdujemy. Taka silna dominanta terenowa. Tak. A tutaj mamy rzekę Słucz i Tynne. Jakie są szanse na znalezienie takiej mogiły? No, myślę, że to, co zrobił pan Darek, zebrał tyle faktów i tak to poskładał, że jeżeli faktycznie tak to jest, to powinniśmy znaleźć, tak?
Mamy punkt wyjścia leśniczówkę. Obszar nie jest wielki do przeszukania tak naprawdę. Leśniczówkę zapewne nie rozstrzeliwano ani w pobliżu drogi, ani tam w kierunku wioski, tylko trzeba by szukać poza zabudowaniami. Zresztą to by się zgadzało z tym skrajem lasu, który tam na horyzoncie widnieje, a tego lasu po prostu nie było. Dlatego powinniśmy przeszukać wykrywaczami, tak, jeżeli są łuski, i georadarem, o ile będzie taka możliwość. A są tutaj, widzę, takie miejsca charakterystyczne obniżenia, gdzie mogą to być zbiorowe mogiły. Myśliwska łuska, dwudziesteczka. Przedwojenna po prostu amunicja myśliwska. Marcin, spotykam Cię praktycznie przy każdym podobnym patriotycznym przedsięwzięciu, jak ta wyprawa tutaj na Ukrainę. Co Cię motywuje? Oj, staram się. Znaczy, motywacja główna jest jedna, jedyna, niezmienna. Staram się, że tak powiem, upamiętać tych żołnierzy w jaki sposób mogę tylko. To, co mogę po nich znaleźć, przekazać dalej. Na co dzień służysz w mundurze i jeszcze Ci mało o munduru i historii wojska? Wychodzi na to, że jeżeli chodzi o służbę, to służba oczywiście pasja, ale i ta historia i odkrywanie tego, kto był przed nami, tak? Tych żołnierzy, gdzie walczyli, co robili, w jaki sposób. To był niesamowity heroizm. To jest ta Druga Rzeczpospolita, mnie tak fascynuje, że... A szczególnie jeżeli chodzi o właśnie Korpus Ochrony Pogranicza i o walki. Tak, no tutaj. Ta samotna walka w tych schronach tutaj, w tym sowieckim mrowiu, to rzeczywiście działa na wyobraźnię. To jest po prostu praktycznie niewyobrażalne bohaterstwo. Niewyobrażalne od dawna, bo jak słyszę opowieści i potwierdzamy czasami to, co znajdujemy, to okazuje się, że ci ludzie wiedzieli, że nie mają wyjścia, wiedzieli, że polegną. Czasami zostali zostawieni w sytuacji bez wyjścia, natomiast dawali sobie radę. Po pierwsze, starali się wykonać zadanie, co jest dla żołnierza najważniejsze. A, pierwsza łuska, ale nie Mosin, któregośmy oczekiwali, tylko Mauser, Polska. To jest zastanawiające. Tutaj wyraźnie zarysowały się w ziemi te dołki. O, być może to była polska szpica, która miała dać sygnał do schronów o pojawieniu się nieprzyjaciela. Wyraźnie strzelano, wyraźnie walczono. Jest kolejna. O, super. Panowie, druga łuska. Niewątpliwie Polska. Najwyraźniej było to miejsce, gdzie szpica rozpoznała nadchodzących Sowietów i przyjęła walkę. Te dołki, które początkowo brałem za sowieckie stanowiska obserwacyjne, okazuje się, że są to polskie na szybko wykopane umocnienia.
tej chwili w linii prostej 3 wykopy. Każdy z nich jest dla nas jakąś nadzieją. Być może takich trójek wykopów trzeba będzie zrobić jeszcze jedną linię, następną i następną. Ale taka jest nasza praca. To tylko w opowieściach Indiana Jonesa. Na 5 minut przed końcem filmu odnajduje się cudowna rzecz. Tutaj tak nie ma. Tutaj po prostu uporczywie wracamy w te same nieraz miejsca nowe, wskazane przez mieszkańców po to, żeby szukać. Czy znajdziemy? Nie wiemy. Ale jak powiadam, to nie jest wyścig po sensację. To jest próba uratowania pamięci. To jest próba oddania ostatniego szacunku tym, którzy na ten szacunek ze wszech miar zasłużyli. Kiedy próbujemy podsumowywać każdą z takich wypraw, zawsze nieodmiennie stwierdzamy, iż po kilku dniach krążenia pośród tych lesistych wzgórz i bagien nad rzeką Słucz, o walkach tutaj wiemy już więcej. Wracamy bogatsi o nowe relacje, zdokumentowane obiekty obronne i uparte przekonanie, że jeszcze musimy tu wrócić. Tak, by wracała pamięć o zaginionych bez wieści na wschodzie.